Okej, halo, halo, witam serdecznie w kolejnym genialnym odcinku Sea of Solitude, trzeci odcinek, w którym to zawalczymy sobie z tym ogromnym ptaszyskiem na wprost. Nie wiem, czy to będzie boss, nie mam pojęcia, czego się po nim spodziewać, a na początek odcinka poczytamy sobie historię. To jest moje świadectwo, że cały czas żyję. Dziękuję, że to czytasz. Okej, wspaniała notatka na sam początek. Nie mam pojęcia, co jest z tymi notatkami. Czasami brzmią one tak, jakbym sam je pisał do siebie. Jakby to były, nie wiem, jakieś wspomnienia z przeszłości. Nie mam pojęcia. Ta gra chyba będzie dosyć głęboka właśnie. Przecież wiele osób tutaj, nawet sami twórcy o tym wspominali, że to będzie podejmowało różne tutaj aspekty depresji. Nie wiem, zobaczymy. Jak na razie, no to trzeba jeszcze tutaj ogarnąć tą fabułę do końca. Wow, co jest? Kto to mówi? Co się dzieje? Co jest takiego zawstydzającego? Ktoś mi tutaj gada cały czas, nie wiem, jakieś dziwne głosy. Witam, nieznajomy. Jest tutaj bardzo mgliście. Gdyby on nie był aż taki wielki, prawdopodobnie nie mogłabym zobaczyć tego ptaka. Czy też go widzisz? No już go wcześniej tutaj widziałem, tak się składa. Ale na razie nie wiem, czy to będzie jakiś kolejny przeciwnik, a tutaj są ręce. Okej, rozumiem. Więc lepiej tutaj nie wchodzić. Kurde, jakieś wszędzie ręce mnie chcą. To interesujące. A może tutaj zejść i się przekonać, co by się stało? Dobra, nie, to jest family friendly content. Nie będzie takich rzeczy. Co powinniśmy z tobą zrobić? Jakieś tutaj, nie wiem. A, to kurde, wygląda jak jakiś bullying, cyberbullying. Nie wiem, coś w tym stylu. Że w szkole cisną, nie wiem. Jesteś taką stratą czasu. Wcale nie. Jestem fajna. Patrzcie, mogę zrobić takie cuda. Mogę sobie załadować coś, tak? Halo, halo? Czy coś się tutaj dzieje? Coś się dzieje. Po raz kolejny ładujemy sobie punkty. No i teraz będziemy mogli coś zrobić. O! Dobra robota. Teraz będziemy mogli tutaj zejść. To jest chyba przejście do jakiejś szkoły, nie? Ostatnio czułam się trochę średnio. A, czyli główna bohaterka miała jakiegoś chłopaka. O, tutaj że do mnie dzwoni. Jakiś chłopak w takim razie sobie poszedł? Czy jakiś chłopak chciał się z tą Kay umówić, ale ona już miała wcześniej chłopaka, dlatego nie wiem, coś w tym stylu? Kurde, o co tutaj chodzi? To tak jakby jakiegoś właśnie tutaj chłopaka tutaj cisnęli, a nie mnie. Nie wiem, mogę sobie tutaj przejść? Witam pana. Co ty mnie bijesz? Mogę ci oddać? Fagasie durny? Ha, przebiegnę. Jaki typ w ogóle? O co chodzi? Pobił dziewczynę. Co to ma być? W ogóle, nie wiem, dyrektor, halo, nauczyciele. Co ja mam zrobić tutaj? What the hell? Trzeba go jakoś zbejtować, nie wiem. No, koleś, myślisz, że fajny jesteś? Ha, głupek. Pocisnąłem go i tyle. No i co teraz, klauny durne? Kurde, to nie jest łatwe, nie? A, dobra, daliśmy radę. Dobra, łatwizna. Tylko jest ich tutaj znacznie więcej. No, panowie, kto chce się ze mną pobawić? Ha, za dobry jestem chyba. Jakie durnie! Złamasy jedne. No i co teraz? A ty, koleś? Myślisz, że fajny jesteś? Nie, też jesteś złamasem. Proszę bardzo, tak się tutaj robi. O nie, jak się tutaj wskakuje. Dobra, tylko żeby tutaj nie wpaść do dziury, do tej wody. Wow, ich jest tutaj 50! What the hell? Naprawdę? Quick fire. Fire flare, przepraszam.
Co ja mam tutaj zrobić? Pomylone to jest! No nie mogę, no nie wiem. Oni się, kurde, pomylili chyba. Muszę się tutaj znowu wspiąć. O! Zaraz? No bo... Jest ich tutaj znacznie mniej, chyba muszę poczekać. This wasn't so bad. Dobra. A, bo oni tutaj chyba... dostają coś, nie wiem, no kolesie. No paru ich tutaj chyba wyparowało, sam w sumie nie wiem. Kurde, jak jakieś psy tutaj chodzą, nie wiem. No i co, kolesie, myślicie, że fajni jesteście? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co ja mam tutaj zrobić, to jest jakaś pomyłka, no. Ha, może teraz ich wykiwam, patrzcie na to. A tutaj kolejni. Kurde, jak ich triggeruje. O nie, chyba jestem pobity. Ja nie mogę, ale close. No nie, to jest pomylone. Co ja mam sobie zrobić tutaj? Nie wiem. Im się, kurde, pomyliło, ich jest tylu. A, bo oni są tutaj robieni. Jakim sposobem? No. A, bo oni muszą tutaj podejść. Dobra, jasna sprawa. No, fagasy, chodźcie. Dobra, teraz niech tamto światło będzie i zaraz ich porobię. Kurde, prawie, ale durnota. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Kurde, oni sobie nic nie robią z tego. Durnie, chodźcie tutaj. Ha, dostali, tak jest. Dobra. Jasna sprawa, tak to ja mogę grać. Można samemu tutaj wygrać na bandę łobuzów. I co, kolejni myślą, że są fajni? Nie, nie są fajni, są ciśnięci. Kurde, jaki progamer ze mnie, dobrze to wychodzi. Kurde, na każdym piętrze w ogóle jest tutaj woda, o co chodzi? Jak to w ogóle przemknęło wszystko? Co ja tutaj próbuję? Pytam panów. Dobra, kolejni są zrobieni, pięknie. Nie, jeżeli ma się tutaj właśnie broni na nich, to w sumie nie jest to zupełnie straszne. Jakby tam na samym początku właśnie było gorsze, że tam nie można się było przed nimi bronić, a tak to w sumie... Jeżeli cię znajdą, to cię zabiją. O nie! Dobra, uciekam już stąd, kurde. Jak tu ciemno w ogóle. Nie wiem, co ja tutaj próbuję. Gonią mnie dalej! Czemu ja tak wolno chodzę? Kurde, ja chcę jaśniej. Seeker. Pomocy! Tutaj wszędzie są wrogowie! Jeszcze jacyś ogromni. Ja nie mogę. O co chodzi? Jeszcze mi wszyscy wrzucają. Kurde. A więc tak to jest mieć depresję. Nie wiem, w sumie nie mam pojęcia. O nie, głupie typy. Pomocy. Chcą mnie zabić. Zaraz cię znajdziemy, wszyscy mówią. Czemu chcą mnie zabić w ogóle? O co chodzi? Nie wiem, na samym początku tam była historia jakiegoś chłopca. Że tak, to nie dokuczali tej Kate, tylko jakiemuś chłopcu, który chciał się z nią spotykać, nie wiem. I który brzmiał jak dziewczyna, tak to zrozumiałem. No, daliśmy radę. Pięknie. Aaaa, to może ten ptak jest właśnie duszą tego. Czemu nie powiedziałeś? To ten chłopak, który chciał się z nią spotkać, tak? Teraz przez to płaczę, nie wiem. Sunny się nazywał. Wow. O nie. Smutek tylko się powiększył. No cóż. To nieprzyjemnie. To wszystko ich wina. To oni tak cię urządzili. No właśnie, gdzie jest moja łódka? Wyglądasz słabo, Kay. Popływaj ze mną. Dobra, w takim razie wskakujemy.
Nie, kurde, nie wiem, gdzie ja moją łódkę zostawiłem. No, muszę się dostać do tego Sunny'ego. No nie wiem, no nie wiem. Dobra. I will be waiting, fajnie. Ha, głupi potwór, co ty myślisz? Aż zdobyłem jakieś osiągnięcie przez to, że ten potwór jest durny. Dobra. Damy radę przeskoczyć, łatwa sprawa. Kurde! Ej, tu się gra zbugowała! Nie, już myślałem, że wpadnę trochę. By było słabo. O, ptak, szu. Uciekaj, tu jest niebezpiecznie. 9 na 32. Chyba coś mi ominęło z tych ptaków, mew. No cóż. Bywa i tak. Kurde, no nie wiem, którędy mam się tutaj udać. Jakoś tam daleko. To który budynek będzie odpowiedni? Ten tutaj na wprost? Gdzie ten potwór się podziewa? Nie mam pojęcia. Jest jak tutaj woda wzbiera ze sobie tutaj. Porobi potwór. Dobra, wskakujemy, ryzyko. A, okej, dobra, no to fajnie. Jak mnie porobił? Jak mnie porobił? O mój Boże. Nie. Jakie to słabe było. 1000 IQ po prostu z tego potwora i tyle. Dobra, jeszcze raz. Muszę się na nim skupić bardziej. To już lepiej tak go śledzić. Dobra. Czy to już wystarczy? Dobra, mam nadzieję, że tak. Kurde, ta woda jest tak głęboka, o co chodzi? Dobra, ładnie. Ale co teraz? Tutaj na wprost chyba. To chyba ma jakikolwiek sens. Dobra, gdzie ten potwór jest? A znowu mnie z tej flanki chciał zrobić. Nie ma tak łatwo. Dwa razy się na to nie nabiorę. Dobra, ruszamy dalej. Łatwa sprawa. Dobrze, że bohaterka umie pływać. Akurat dzisiaj byłem na basenie, też potrafię. Nawet lepiej. Fajnie by było, gdybyś mogła do mnie napisać z powrotem. To może trochę dziwnie dla ciebie zabrzmieć, ale naprawdę szkoda mi tego ptasiego potwora. Przez chwilę właśnie myślałem, że ten ptasi potwór tutaj do mnie pisze, ten chłopak, nie? Ale w sumie to ja już nie mam pojęcia. Może sam do siebie pisze? Nie wiem, to trzeba mieć 200 IQ, żeby to rozwiązać. Jeżeli ktoś w komentarzach ma 200 IQ, to proszę napisać jakąś swoją teorię. Może coś z tego wyjdzie. Dobra, no i tutaj na wprost rozumiem, tylko po raz kolejny ten potwór chce mnie tutaj porobić. Co jest takim drobnym problemem. Już nie wiem, gdzie on polazł. No nie, znowu się tutaj, kurde, za blisko brzegu, nie? Czy to wystarczy? Dobra, ryzykujemy. Dasz radę. Kej się mówi chyba, nie? Z tej strony coś tutaj mam, jakieś znajdźki? Nic. Dobra. A więc jednak tutaj główną drogą idziemy. Liczę na jakieś, nie wiem, drabiny do góry. Ale jednak nie. Kurde, ale nieprzyjemnie, na jakichś tratwach. Ło! Potwór myśli, że mnie tutaj porobi, nie? W tym miejscu jestem absolutnie bezpieczny. Dobra, ryzykujemy, patrzcie na to. Ej, kurde! Dobra, ale mnie to było durne, nie? Bo on tą swoją falą wezbrał tą platformę i nie mogłem nic z tym zrobić, ale głupota. Kurde, no. Czasami to bywa durne. Dobra, teraz damy radę, come on. Jezu, jak ja tutaj... Czemu ja cały czas jestem pod tym? Uspokój się, bohaterko, come on, no. Ech, niech ten potwór dalej pojedzie, nie? Dajcie mi spokój, jak tutaj nieprzyjemnie. Ciekawe, czy będą jakieś inne potwory, które będą mogły mnie zabijać. Na razie to w sumie jedyny sposób. Ha! I co teraz, durniu? Nic na mnie nie masz! Za dużo skilla mam tutaj. Ha, dureń. Mogę sobie go tutaj potrolować i poskakać.
No niech on dalej pojedzie, kurde, no. Cały czas wokół koło mnie jakoś. Coś mu się chyba pomyliło. Dobra, ciśniemy. Dobra. Ładna sprawa. No teraz już lepiej nie ryzykować, bo to chyba ostatni skok. Ale koleś po prostu dalej tutaj nie popłynie, no cały czas trzeba spinać przez to. Weź tam, kurde, róż za jakiś zakręt, nie wiem. No cały czas koło mnie, no pomyliło mu się. W ogóle latarnia jakaś tutaj, pozdrawiam, jak to funkcjonuje, jak to jest zasilane. Dobra, ruszamy. Może dam radę. Nice. Kurde, zaraz by mnie tutaj przejechał, nie wiem. O, mamy tutaj już koniec i ostatnią butelkę. Dobra, on jest w miarę tutaj daleko, więc ruszamy na przygodę. Chyba powinniśmy dać radę. Ej, kolej! What the hell? Prawie zginąłem przez to. Nie, kurde, ja chciałem sobie poczytać. Mam nadzieję, że jesteś tak dobrą pływaczką jak ja. Wcale się nie przechwalam. Ja przed chwilą się w sumie przechwalałem tak minutę temu. Ale to jest w sumie nie przechwalanie, tylko stwierdzanie faktów. Pozdrawiam. Szu, głupie ptaki. Nie wolno siedzieć. Trzeba cisnąć w powietrzu. Nie, nie wiem co ja myślę. No i co teraz? Tutaj mamy przejście przez most. Ej, ja poznaję te tereny. Ja tutaj byłem. Nawet mam swoją łódkę, widzicie? Tak jest. Tak jest. Tylko może nie poznajecie tych terenów, bo to jest o wiele wyższy poziom wody. No i teraz mamy przez to spory problem. A, czyli jednak do tej łódki trzeba się dostać, tak? Okej. Jasna sprawa. Tylko jak? Dobra, mam nadzieję, że jakoś tutaj wskoczę. Come on. Dobra, dobra robota. I w tej łódce to już będę bezpieczny? On mnie tutaj nie porobi przypadkiem? Nie mam pojęcia, ale spróbujemy. No i ruszamy dalej. Zyku, tutaj sprawdźmy. A, chyba płyniemy do tego ptaka. Don't give up on me. Okej, czwarty rozdział. Teraz będzie właśnie poszukiwanie tego ptaka po raz kolejny. Okej, sam nie wiem. Nie wiem, czy to za krótkie są te rozdziały, czy co, ale wolę w sumie zostawić to tak, jak tutaj pokazują twórcy, już nie kombinować. Najwyżej będzie jakiś krótszy odcinek. Mam nadzieję, że nikt się tutaj jakoś specjalnie tym nie przejmie. I w sumie też nie wiem, ile będzie odcinków. Stawiałbym, że może coś w tym... coś jakoś 7. Może coś w tym stylu. Więc nie wiem, zobaczymy. Jak na razie bardzo przyjemna przygoda. Muszę tutaj przyznać, nie grałem w takie gry jak na przykład Inside. Takie horrory właśnie, platformówki. Ta przygoda naprawdę bardzo mi się podoba, no i z pewnością będę nagrywał kolejne codzienne odcinki. Dobra, ale jeżeli chodzi o dzisiaj, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam, no i do jutra.